Szanowni Państwo, w tym materiale zaprezentuję zszywacz akumulatorowy 2-w-1 Dedra DED7055 należący do systemu narzędzi bezprzewodowych Dedra SAS Plus All. Narzędzie to, podobnie jak inne sprzęty tej marki, których recenzje pojawiają się na moim kanale, zostało mi bezpłatnie udostępnione na czas testów. Zapraszam na film. Zszywacz ma wysokość 26 cm, licząc od noska do wierzchu pokrętła i szerokość 7 cm. Długość samego korpusu wynosi 22,5 cm, po założeniu baterii 2 Ah rośnie do 26 cm, a z 5 Ah do 29 cm. Samo narzędzie waży trochę ponad 2 kg. Z akumulatorem 2 Ah masa wynosi około 2,5 kg, a z 5 Ah 2,8 kg. Urządzenie posiada łatwo wymienialny plastikowy nosek, który ma zapobiegać uszkodzeniu materiału przez opieranie na nim metalowego popychacza. Zadaniem popychacza jest odblokowanie możliwości wbicia sztyftu lub zszywki po wciśnięciu spustu oraz włączenie oświetlenia miejsca roboczego. Na korpusie po jednej stronie znajduje się gwint umożliwiający zamocowanie uchwytu na pasek. Od zewnętrznej strony z tyłu magazynka znajduje się klucz imbusowy, którego można użyć do rozkręcenia głowicy w celu usunięcia zaciętego sztyftu lub zszywki. Magazynek otwieramy, wciskając szary przycisk znajdujący się z tyłu urządzenia. Wewnątrz zmieści się maksymalnie 100 zszywek lub sztyftów. Ze zszywaczem można używać gwoździ GA18 typ 300F o rozmiarze 15, 20, 25 lub 30 mm oraz zszywki GA18 typ 90 o rozmiarach 16, 18, 20, 21 lub 25 mm. Po otwarciu magazynka gwoździe zakładamy, umieszczając je na żebrowanej ściance wewnętrznej, możliwie nisko, tak aby ich łebki mieściły się w rowku. Z kolei zakładając zszywki, dosuwamy je maksymalnie ku górze magazynka, niezależnie od rozmiaru. Na minus należy zaliczyć tutaj brak podglądu zapełnienia magazynka. Siłę wbijania można regulować z wykorzystaniem pokrętła znajdującego się w górnej części zszywacza. Siłę zwiększamy, kręcąc pokrętłem w prawą stronę, a z kolei zmniejszamy, obracając je w lewo. Szkoda, że zabrakło wskaźnika umożliwiającego odczytanie ustawionej mocy wbijania. Pozwoliłoby to szybciej przygotować narzędzie do pracy ze znanym materiałem. Zszywacz zasilany jest akumulatorem należącym do systemu Dedra SAS Plus All. Po jego założeniu możemy przystąpić do pracy. Po oparciu i dociśnięciu noska zszywacza włącza się podświetlenie obszaru roboczego. Wówczas wciśnięcie spustu powoduje wbicie sztyftu lub zszywki. Warto zauważyć, że zarówno na nosku, jak i na głowicy oznaczono pozycję wylotu zszywek i sztyftów. Zszywacz pozwala na wbijanie w tempie maksymalnie 20 zszywek na minutę. Jednak brak mu trybu pracy ciągłej, więc każdorazowo po oparciu głowicy o materiał musimy wciskać spust. W przypadku tego narzędzia nie odnotowałem różnic w mocy między pracą z 2 Ah i 5 Ah akumulatorem. Natomiast ta druga bateria starcza na znacznie większą liczbę wbić. Jak widać na przykładzie płyty laminowanej, ograniczenie siły wbijania za pomocą pokrętła staje się bardzo przydatne, zwłaszcza gdy pracujemy z miękkim materiałem i wbijamy sztyfty i chcemy ograniczyć ślady zostawiane przez bijek. W dalszej części zaprezentuję wyniki testów wbijania gwoździ z szywek w różnego rodzaju materiały. Będzie ustawiona najwyższa siła wbijania, bowiem celem testu jest sprawdzenie maksymalnych możliwości urządzenia. Użyję gwoździ Pansam o długości 15-30 mm, a także zszywek tej marki o długości 18-25 mm. Za każdym razem najpierw zaprezentuję wbicie z narzędziem dociskanym obu rącz, a następnie powtórzę próbę, trzymając zszywacz jedną ręką. Wbijać będę w laminowaną płytę wiórową, sklejkę drewno-sosnowe, bukowe, jesionowe i egzotyczne body.
Widać, że w przypadku materiałów miękkich zszywacz radzi sobie bez problemu z każdą wielkością zszywek i gwoździ. W niektórych przypadkach wskazane jest nawet dokonanie ograniczenia siły wbijania. Co ciekawe, narzędzie to jest w stanie poradzić sobie z wbiciem dłuższych gwoździ, nawet w twarde drewno. Jednak ze zszywkami nie radzi sobie już tak dobrze. Zastosowanie najdłuższych z nich raczej ogranicza się do pracy z takimi materiałami jak miękkie drewno albo płyta biurowa. Narzędzie idealnie nadało mi się do przymocowania pleców ze sklejki 4 mm do korpusu szafki.